Witaj na kanale Załóż Kask. Te techniki ciągle się udoskonalają, więc kiedyś powiedzmy, jak mówili, że się jeździ tak i tak, e, mija ileś lat i te techniki ciągle się e, zmieniają, więc to jest kwestia, że tak powiem, też na pewno podejść. Ale, ale no mówię, to wszystko jest dość ciągle zmienne. Na pewno podstawową jakby e, techniką, czyli tym, jak stoimy na motocyklu. Mamy, mamy taką oto pozycję nogi ustawiamy zazwyczaj każdy gdzieś tam stawia tutaj przed, przed piętą delikatnie no jest to jest, jest niby ok, ale no szkoła mówi jednak, że powinniśmy stawiać gdzieś bardziej tutaj na palcach nie, nie aż tak, ale, ale gdzieś w tym miejscu, powoduje to, że że w kostkach jednak ta noga nam tu pracuje. Jest to taki dodatkowy mm, amortyzator. Na pewno to ułatwia całą pracę y, nam ciała i, i, i to, jak czujemy motocykl. Nie? Następnym elementem, idąc w górę, na pewno kolana. No to też. Różni szoferzy różnie jeżdżą. Ja jestem akurat typem, który słabo się skupia na tym, czyli trzymaniu kolanami tutaj w okolicy baku. Siedzenia zależy od motocykla. Na pewno to może nam oszczędzić trochę siły, bo jednak trzymamy tutaj odciążamy troszkę te ręce, więc w tym momencie łapki nam odpoczywają, co co, co przy jakiejś dłuższej jeździe czy tam wyścigach na pewno dość mocno pomaga. Przy wybit wybitym torze, kiedy mamy najazdy już jakieś takie naprawdę, że skantowane, rzuca tym motorem na skokach czy tam też dziurach, na pewno to też ułatwia kontrolę nad motocyklem, no bo jeśli go nie trzymamy, to naprawdę tym tyłem może nam. Bardzo bardzo mocno rzucić, co może spowodować dość groźny upadek, a, a jednak to trzymanie tutaj yy, nogami dość mocno to stabilizuje, tak. No i przede wszystkim taka podstawowa yy, pozycja motocyklowa. No to też yy, zależnie. Zależnie w sumie od, od momentu, w którym jesteśmy, ale no jakoś tą podstawą na pewno jest szeroko łokcie i dość już kiedyś była ta pozycja, bardzo z tego co, co pamiętam, bardzo wszyscy mówili mniej więcej tak: głowa tu, to akurat zostaje dalej do teraz głowa na wysokości kierownicy, czy nawet dość tak przed. Nogi lekko, znaczy lekko, kiedyś były chyba mocniej y, uginane, ale teraz nawet jak poglądamy jakieś filmy, gdzie się ścigają naprawdę profesjonaliści, coraz bardziej te nogi y, prostują. Nie, wiadomo, że nie aż, nie aż całkiem, no bo to jest niewykonalne, ale coraz bardziej jest to... Jest, są te nogi wyprostowywane. Oczywiście no, każdy musi też sobie gdzieś tam tą pozycję dobrać, ale gdzieś ta pozycja wejściowa to jest łokcie szeroko, nogi lekko ugięte i mamy wtedy całą kontrolę nad motocyklem. No nie może to być za bardzo do przodu, bo może nam wciągnąć gdzieś przednie koło i yy, yy, no, możemy... Możemy od tego upaść do tyłu też to nie może być za mocno, bo będziemy się tu odciągać. No, słaba jest kontrola na motocyklu, ale to wszystko też zależy od terenu. W piasku troszkę inaczej, na twardym troszkę inaczej. Dobra, jeśli mamy już opanowaną pozycję yy, na stojąco, wszystko wiemy, jak już się jedzie. Yy, możemy powoli przechodzić do zakrętów. Oczywiście staramy się wszystko jeździć jak najdłużej na stojąco. Naj, jak najmniej siedzimy, jest ta pozycja troszkę powiedzmy bardziej niebezpieczna. Może nas coś podbić, wyrzucić z kanapy. No, różne może, mogą być tego efekty. Więc się przyjęło, że jeździmy jak najwięcej na stojąco. Do zakrętów dochodzimy. Jak najdłużej się da pełnym gazem. Opóźniamy to hamowanie, żeby ten zakręt był mega efektowny efektowny, efektywny w sumie biorąc pod uwagę to wszystko dojeżdżamy do zakrętu, musimy pamiętać, no wiedzieć, no tutaj nie ma złotych środków, no, raz jest szybciej na siedząco, raz na stojąco, techniki się zmieniają, teraz już się przyjmuje na to, że zazwyczaj było to dosiadanie do jak najbliżej w miarę baku żeby była ta przyczepność. Wiadomo e, pamiętamy też o tym, żeby nogi prawa lewa zależnie od zakrętu, czy stoimy też, czy, czy wchodzimy z nogą e, wystawioną. dość mocno muszą być nogi wbite. W podnóżki pozwoli nam to kontrolować też cały motocykl, tylnie koło przed uślizgiem i tak dalej. No ale dojeżdżając, powiedzmy na stojąco, no wiadomo, składamy się w lewo, robimy cały zakręt. Niektórzy mówią też, są takie techniki, że jeśli skręcamy w lewo, przechylamy lekko głowę w lewo, jeśli w prawo, delikatnie w prawo. Niektórzy bardziej idą w łokciach, ale to zależy od techniki, no wszystko jest w miarę, w miarę poprawne, też musimy sami do tego dojść. Czyli wchodzimy w zakręt, dość długo trzymamy gazu, jeśli już stwierdzimy, że, 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 że nasze możliwości się kończą, puszczamy, no bo nie każdy od razu nie wiadomo jak szybko zrobi ten zakręt, więc puszczamy gaz, staramy się lekko dohamować jeśli jest potrzeba, Dosiadamy jak najbliżej baku, składamy się i wystawiamy nóżkę. Pamiętamy, że żeby, żeby prawą mieć dość mocno wbitą, wbitą nogę w podnóżek, wystawiamy nogę, wychodząc z zakrętu, odkręcamy gaz i pamiętamy o tym, żeby jak najszybciej nogą wrócić na podnóżek i najlepiej wstać. Wtedy, wtedy tylnie koło też ma lepszą trakcję, cała jakby mobilność motocyklu jest lepsza i kontrola. Więc nie, nie wchodzimy w zakręt i tam nie wiadomo ile nie trzymamy tej nogi, tylko pierwszy jakby moment, w którym już czujemy, że jest ok. Przy wyjściu wracamy z nogą z powrotem na podnóżek, lepsza trakcja na kole, też może to powodować mniejszy uślizg koła, czyli dynamiczny wyjazd na pewno będzie bardzo efektowny. No teraz już dużo, dużo zawodników wchodzi nawet w zakręty na siedząco bez wystawiania nogi. No jest to dość ciężka technika, aczkolwiek bardzo, bardzo efektywna, jest, jest, jest różnica no troszkę ciężko się do tego przełamać, bo jednak tutaj ta nóżka wystawiona. No, ma się wrażenie, że jest dość stabilnie, bez nogi, no jest opornie, sam się dopiero, dopiero tego też tak dość mocno uczę, ale, ale jest, jest, są spoko efekty. No, zakręt na stojąco, na siedząco różnie. Wszystko zależy od trasy. Czasami jest szybciej tak, czasami jest szybciej w drugą stronę, nie, więc. Więc nie ma tu złotego środka takiego, no nie jestem w stanie Wam powiedzieć, że taki i taki zakręt musi być pokonany na siedząco, a taki i taki na, na stojąco. Wiadomo, im bardziej wybity zakręt, czyli z dziurami większymi, no to idziemy gdzieś w tą stronę na stojąco, no bo nie da rady wejść w zakręt, wiesz, przesunąć się do baku, wystawić nóżkę, a tam wielkie takie dziury i no nie ma opcji, nie? Zawsze albo stoisz troszkę na tej jednej nodze bardziej, albo już wtedy na dwóch normalnie cały pokonujesz. Wiadomo, tak też ciężko jest to pokazać na sucho, jak się jeździ. Te techniki, no całkiem inaczej się tego y, pilnuje. Jazda gdzieś tam w piachu, troszkę wiadomo, zawsze y, inaczej przy przyjeździe przy w piachu w tych zakrętach. Bardziej gdzieś te plecy idą nam do tyłu, czy ta pozycja też, no bo jednak za bardzo, jak przejdziemy do przodu, to koło może nam wciągnąć w piach zaklinuje nam się, skręci i może nas rzucić, że tak powiem, na, na kierownicę, więc ta pozycja gdzieś troszkę bardziej idzie do tyłu, ale też tam bez, yy, bez przesady. Nie? Dobra, zostaje nam temat yy, skoków. Wiadomo, to wszystko musi być bezpiecznie zrobione, każdy musi się poczuwać na tyle, ile ma sił do tych skoków, więc no, nie można podchodzić do tego tak, że Zaczynam jeździć, mam tam jakiegoś skoka 20 metrów i tam od razu jadę na niego na pełnym, na pełnym gazie, bo może się to źle skończyć. Więc każdy gdzieś tam powinien sobie stopniowo skakać takie skoczki. Można to brać na delikatnym gazie i coraz dalej próbować, próbować. Wiadomo, że im dłuższy skok, tym te skakanie coraz dalej jest w pewnym sensie dość. Dość ciężkie, bo przy skokach 30-40 metrów gdzieś tam, no to już czasami jest ciężko skoczyć 30 metrów, a lądowanie mamy po 40, bo wtedy te uderzenia już są na tyle duże, że się robi niebezpiecznie. No ale to już są powiedzmy takie skoki naprawdę dla osób, które już dużo jeżdżą. Więc tam powiedzmy, nawet jak ktoś ma doświadczenie, to skoczy sobie do połowy delikatnie. Jeszcze troszkę zdusi ten motor, żeby on nie leciał takim lotem wysoko, tylko dość płasko, i przy następnym kółku już, już ma wyczucie tego gazu i wie, ile trzeba skoczyć, żeby przelecić mmm, cały skok. Ale takie podstawowe skoki, no to mówię, można, można sobie na spokojnie brać po parę metrów coraz co dalej. Też wtedy będziemy czuć, co się na wyjściu dzieje, czy nas coś rzuca, czy, czy, czy nam kopnie te tylnie koło, wiadomo, jak jest jakaś dziura. Przed najazdem, może nam podbić ten motocykl, więc tu znowu wracamy do tematu trzymania nogami motocykla i wbijania nóg w, stópki, w, stopy, w stopki motocykla, żeby, żeby, żeby jednak mieć tą stabilność, kontrolę nad motocyklem. No dość mocno to pomaga, nie ma co się oszukiwać, że ten motocykl idzie przytrzymać, nawet jak nam gdzieś tam rzuci, aczkolwiek no musimy być na wszystko gotowi no czasami trzeba może w następnym kółku, czy tam okrążeniu czy w tej danej jakby sekcji zmienić linię, żeby, żeby się nie narażać na jakieś takie na taki najazd który jest no niebezpieczny no idzie znaleźć zawsze jakieś miejsce obok, a jak nie ma wyjścia, no to trzeba już brać na to poprawkę może inaczej ułożyć ten motocykl, no bo już wiesz że na przykład rzuca Ci Tyłkiem na prawo, więc ty już gdzieś tam próbujesz się z tym skontrować albo do tego się ułożyć, żeby, żeby ten motocykl jakby bezwładnie go nie kopnęło, tylko ty się już układasz z motocyklem, tak na przykład, żeby zobrazować, jak macie skoki i jest duży wiatr. Skaczecie, fajnie sobie skoka, nagle wam zawieje i motocykl się przechyla. I wtedy dostajemy takiego Takiego, co się dzieje, jest taka sztywność, i po prostu no, jesteśmy bezwładni. No to chodzi o to, właśnie, żeby przy jakichś takich ciężkich skokach, gdzie nam tam rzuca, żeby to nie było takie kopnięcie w tylnie koło bezwładne, tylko żeby była nad tym, nad tym kontrola. Nie? Skoki raczej najeżdżamy z równym gazem. Do samego końca, chociaż to też wszystko zależy od skoku. No czasami, jak jest za krótki skok, a dość wysoki, może się okazać, że będzie trzeba. Fajnym sposobem jest delikatnie przed skokiem wbicie tego motocykla. On wtedy płynnie, płynnie nam wyjedzie z skoku, ponieważ jeśli mamy dość krótką tą odległość od, od dołu skoku a góry. A najeżdżamy dość szybko. Ten motocykl bardzo mocno się kompresuje, więc wtedy czasami się do góry dzieje taka sprężynka i ten motocykl bezwładnie wylatuje. No, różne są efekty, czasami możemy lecieć naprzód. W dół, no, niestety, no, może to się różnie skończyć. Lądowanie tak mega mocno na przodzie, bezwładnie różnie się kończy. No, lądowania. Na pewno zawsze z gazem, na pewno zawsze z gazem, wtedy ten motocykl ląduje i od razu ma siłę odjechać. Jeśli lądujemy na zamkniętym gazie, on uderza w dół i, i wiadomo, no jest, to, jest to dużo, dużo, dużo gorsze lądowanie i, i nie ma tego efektu, właśnie odjazdu. A tutaj jednak trzymamy gaz i on od razu nam odjeżdża. Co do tego, jak się ułożyć do lądowania. No różnie, zazwyczaj, zazwyczaj skaczemy. Zależy w sumie od skoku. Jeśli to są długie skoki, dość, dość niskie, czy tam w płasko lecimy już za lądowanie, często staramy się wtedy bardziej na świecy. Czyli najpierw ląduje nam przed, tylnie koło, i później zgarnia nam przód, ale wiadomo, wszystko na gazie. Jeśli mamy fajne długie lądowania, że można zanurkować, to jak najbardziej. Albo lądujemy, próbujemy lądować w miarę dwoma kołami, czy tam delikatnie na tył. E, aczkolwiek fajnie jest już wtedy, jeśli idzie lądować nawet delikatnie najpierw przednim kołem, czyli najpierw ląduje szyb, e, ląduje nam przód i wtedy się dokleja tył. No jest fajna kontrola i ten motocykl płynniej nam, płynniej nam odjeżdża, bo przy każdym takim dwoma kołami czy tyłem jest jednak strata tej energii. Ten motor yy, traci swoją płynność, a przód, jeśli pierwszy nam wybierze, później dokleja się tył, to on bardzo, bardzo fajnie to wszystko wybiera i motocykl praktycznie bardzo, bardzo szybko yy, odjeżdża. No ale to już powiedzmy gdzieś tam, kiedy się ścigamy. Już na jakimś tam wyższym poziomie zwracamy super na takie tematy uwagi, gdzieś tam jak ktoś sobie tak o dla siebie jeździ, czy, czy ten, no to fajnie takie elementy wiedzieć. Znać, wiedzieć o tym, stosować się do tego, ale, ale no to wszystko gdzieś tam z rozsądkiem, nie? Wszystkiego się oczywiście uczymy stopniowo, każdy, każdy musi znać te podstawy i od tego jakieś swoje delikatne też przemyślenia. No, nikt wam nie. Prawdopodobnie nie pokaże wszystkiego, co i jak, no bo to każdy by musiał mieć swojego, jakiegoś tam trenera, mentora, i to by trzeba non-stop trenować, więc to wszystko też przychodzi z czasem. Jeździmy, staramy się pilnować tych podstaw, które wiemy, możemy znaleźć w necie, i, i z tego coś od siebie też zawsze każdy może dołożyć.